wiersz. Dobry. Dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy jaki film? Że maluję Karolinę. Peter robił mi już makijaż półtora roku temu, kiedy miał 3 lata. A teraz ile masz? Prawie 5. 4,5. Okej, okay, podkład mam już nałożony na buzi, bo już chciałam ominąć ten krok. Ale za to chciałabym, żebyś mi nałożył na policzki taki bronzer. On jest taki brązowy kosmetyk. Widziałeś taki u mamy? Nie widziałeś. Wybierz sobie pędzelek. Tutaj mamy pędzelki i różne inne rzeczy. Słuchajcie, to jest chyba jakiś specjalista. On wszystko wie. Dużo się nabiera czy mało? Mało. Mhm. Pokaż, tu się robi, żeby policzki wyglądały szczupło i żeby były opalone, tak? Patrzcie, jaki Peter ma tatuaż świetny. Oh yeah. Na drugi? Na drugi, teraz. Świetnie. No musisz chyba nabierać, bo to nic nie widać. Ciotka będzie ładna? W takim makijażu? Spójrz na ciotkę, czy dobrze? Dobrze. Świetnie. I teraz może makijaż oczu bym zaproponowała. Mhm. Tu mamy paletkę. A co ty robisz? Co ty widzą, pokazujesz język? Co to jest za diabeł mały? Tu mamy paletkę, którą pożyczyliśmy od Glam Pauli. Jest już trochę zepsuta, bo Glam Paula ją upuściła na ziemię. Właśnie ten. 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 Gdzie go będziesz nakładał? Na brwi. Na brwi? Trzeba na brwi. Nie, na oczy najpierw. A może trochę ciemniejszego dołożysz, żeby było tak. Dobra. To musisz pokazać, które, żeby wszyscy widzieli. Wiecie? To wybiorę. Ten czarny? Ciotkę w taki czarny? Już się boję. No dobra. Zgodziłam się, no to już nie mogę powiedzieć. Czaszkowy. A, bo my czaszki lubimy z Peterem. Nie? No. Dużo rzeczy mamy w czaszki. Całe czarne oczy. Ale będę straszna. Na Monster High. Na Monster High? Oglądasz Monster High? No. Strasznie. Jak już skończysz z cieniami, to nałożymy kreski i zrobimy. Ale nie, ty, nie tym, nie tym. Mam specjalne urządzenie do tego w tym kubeczku. Ty łobuzie. Ciotka nie patrzy, to robisz jakieś takie głupoty. Hej. Bo powiedzą, że jesteś wampirem. Napiszą tak na bank. Dobra, tutaj mamy takie coś do kresek. Proszę tak, bardzo. Jak to jest kredka. Długopis. Tutaj, kiedy się do uchu przebierze, to wtedy grzechoczę jak grzechotka. Poczekaj, poczekaj. Kreseczki proszę mi ładne zrobić. Gdzie? Na oczku. Przy rzęskach samych. Nie widać. Długopis. Widać. Widać? Świetnie. To wszystko, czy jeszcze? Tu. Zobaczcie, pomaluję was. Tu? Dobra, ale czekaj, bo się boję, że mnie dziugniesz. Poczekaj. A, wow. Ale będę miała super oczy. Nie, już. Już? A co ja mam tu pod okiem, przepraszam? Czy to jakiś pieprzyk? Co ty mi zrobiłeś? Łobuziaku, co to ma być? Smaż mi to natychmiast. Palce? No, wymyśl coś, żeby zeszło. What? Czarna plama, musisz to zmyć. No, ty... Wodą. Musisz chyba poprosić mamę, żeby ci dała wacik z tonikiem. Polecisz? Szybko. Już. Jesteś? No. O, się zmachałeś. Co teraz zrobisz? A co to jest? Chustki. No dobra, no to ścieraj. Ała, co mi tak trzesz, jakbyś kurczę wycierał kolana. Zobacz. No i co? A może drugą weź, bo tak zmarzysz mnie. A, bite mi tak mocno. Ale... Już. Ale się ciotka poświęca, naprawdę. No i to lepiej wyglądam teraz? No. I teraz mi zrób brwi, żebym miała takie bardziej wyraźne. Już. Ale coraz lepszy ten makijaż ci wychodzi. O, jeszcze mam korektor pod oczy. Może jeszcze rozjaśnimy pod oczami troszeczkę, bo mam takie jakieś cienie mi się zrobiły. Proszę mi nałożyć korektor pod oczy. Zobaczcie, Karolina jest brzydka. Dzięki. A po makijażu będę ładna, czy nie? Ładna. Ale czysty masz paluszek? No to dobra, to możesz. Tak, żeby nie było go widać, w sensie, żeby się roztarł dobrze. Ała! Marszki mi się robią. Jakoś wytrzymam może. Ała! Peter, wydubiesz mi oko! O kurczę, to jest delikatnie twoim zdaniem. Smaszczki mi właśnie powstają, jak tak robisz. Teraz mamy tutaj takie jajko. Co się z tym jajkiem robi? Pomadką. Peter cię odkrył, bo myślał, że to jest jakaś zabawka. To jest cioci zabawka. Możesz mi najpierw nałożyć takie jajko? Gdzie? No usta chyba. Tak, bo to jest pomadka. Wiecie, co to jest pomadka? No chyba wiecie. Wiecie? Wiemy. Teraz to z tą pomadką.
Buźka. Tuśka. Ty też się tym smarowałaś dzisiaj, co? No. Jak to smakuje? Pyszne. Jak cytrynka. Już. Mam taką pomadkę z kolorem, którą możemy nałożyć na usta. Smaka. Karolina Czarna nam pożyczyła. Lubisz Karolinę Czarną? No. Fajna jest, nie? Karolina. Ja jestem Karolina Żółta, jakby coś byście nie wiedzieli, nie? Peter mi tak nazwał, bo mam żółte włosy. Tam. Ładnie? No. Super! No jak ci się w ogóle podoba ciotki makijaż? Oceń swoją pracę. Ładna. Tak? Mogę tak iść? Aha. Dajcie kciuki do góry. Kciuki do góry. Yeah! Dla Petera, dla mojego makijażysty. Na YouTube! Dobra, teraz makijaż drugiej Karoliny Czarnej. Będzie na jej kanale. A ja się z wami żegnam.